Hejo, hejo, witam w kolejnym odcinku, tym razem z Minecrafta. Ale to będzie taki nietypowy odcinek, ponieważ chciałam sprawdzić wszystkie maści koni słem, bo nie sprawdzałam nigdy. Pewnie jakieś nowe maści doszły po tym czasie, bo w ogóle słem już prawie 2 lata ma od swojej premiery. Kurczę, ja nie wiem, gdzie to zleciało. Przed chwilą mi się wydaje, że ja poradnik robiłam, a teraz proszę bardzo. Ale zacznijmy już. Weźmy sobie po kolei konie jakieś zrespawnimy i zobaczymy, czy maści będą się powtarzać. Okej, ale w ogóle zobaczcie, od razu usta Gaśki Doliny nam tutaj zrespiło. Normalnie idealnie do klimatu, nie? Hit. Dobra. Wpiszmy ten kod, bo faktycznie zaraz tu zejdzie słońce i nie będzie nic wirać. Lecimy dalej. Okej. Tutaj mamy albo gniazdo dreszowatą, albo jakąś inną dreszowatą. Przypomina mi trochę marmolatkę. Albo Annabelle, tylko w wersji gniadej, a nie siwej. Od Stajni Podolin oczywiście. Tutaj mamy co? Siwą chreczkę. No to te w sumie chyba maści już znam, chociaż tego Mustanga nie widziałam wcześniej. Dobra. To jest maść, która mi się ogólnie nie podoba. I jeżeli miałabym wybierać pośród wszystkich maści, to tą bym dała na końcu. Niestety jakoś, no, siwa jabłkowita nie dla mnie. Lecimy dalej. O! No i tu już jest piękny Izabelek Srokaty, prawda? No i to mi się podoba. Kurde, zobaczymy, bo gram na tej samej mapie. Tutaj mogłam inną mapę stworzyć, ale pojechałam bardzo daleko, poleciałam od mojego tego rancha, nie? Więc mam nadzieję, że nie będzie mi lagować gra, jak tutaj będzie z 50 koni nagle dzikich mustangów, nie? Okej, dalej. Dobra, tu już się powtórzył. O! Trochę jak Wilber. A nawet i. Fajny. Fajny, ten mi się podoba. O kurczę. Dobra, tego nie widziałam, tego nie widziałam. Chociaż. Nie, myślę, że nie. W ogóle fioletowe oko ma, nie wiem o co chodzi. I kopyta, mi się mega podobają te kopyta. Okej, aha, on idzie do. Coś ci nie pykło chyba, koniu. Dobrze. O! Kremello! Jeszcze ma serduszka! Ej! Tu taki koń istnieje? Ja go chcę! Ja chcę tego konia. Poczekaj, koniu. Nie, dobra. Mega. Mega. Zapamiętam sobie tego konia. Nie wiem, czy go sobie nie zgarnę. Potem pojedziemy challenge. Rajd konny z powrotem do stajni. Co wy na to? Bo naprawdę daleko, żebym poleciała. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Dobra. Zapamiętam go raczej, bo te serduszka to się wyróżnia. Ten koń. Nie no, znowu ten nie. O! A to co to za maść? O kurde. No to. Bardzo ładny, ale w ogóle nie wiem, jak nazwać to maść, nie? Czy to jest właśnie taki perlino bardziej? A może? Albo szampańska. Ten też bardzo ładny. Taki wyjątkowy. Ja ogólnie lubię takie właśnie konie srokate bardziej. A wy dajcie znać w komentarzu, czy wolicie właśnie takie podstawowe maści bez odmiany. Co kurde ten koń mnie prześladuje z tą maścią, no? O, ten też śliczny. No ja mówiłam, że teraz to dodali tyle maści, że będzie ciężko jakby wszystkie tutaj, wiecie, zrespawnić, stworzyć. No taki jakiś taki zwykły, szaroburaczkowy, chociaż może to jest ta szampańska maść. Tu mamy dalej Apollosa. Okej, tego to już widziałam. Też ładny. Tego chyba mam nawet w swojej stajni. Też bardzo ładny. Swoją drogą. Ja w ogóle będę tak po kolei tam oddalać się z tymi końmi. Ten jest w ogóle sztos, zobaczcie. Tylko tu nie wpadnij. Idź, 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 idź. Idź tam. Kurde, on wygląda z tej strony, jakby miał siodła, bo czaprak na sobie, nie? Okej. Czy to jest konik polski? O kurde! Ale że jak to? Ty, no patrzcie, no konik polski.
kółeczko. A ma jeszcze ten? Ma jeszcze pręgę. Dobre. I grzywa się zgadza. No wszystko się zgadza. No koni polski. To ja poproszę jeszcze fiorda. O, jeszcze jakby rasa koni była do wyboru, to super. Słem na pewno zrobi, myślę. Bo generalnie grzywę. Bo fiordo tam, wiecie, maścią to jakiś koń pewnie przypomina fiorda. Ale chodzi o tą grzywę, nie? Tu mamy pięknego kasztanka. No trzy skarpety łysina. No kurde. Aha, nie chcę nam pokazać tą łysinę. Koniu, o. Dobra, nieważne. Znowu siła bułkowity. Tutaj taki... A, to jest ten. Silver, silver. Albo brudno-kasztanowata. Zależy, kto co miał na myśli. Taki myszaty zwykły. Nie, nie, nie. To też bym gdzieś go na końcu dała. Tu mamy w końcu tarancika. Izabelek. Znowu ten sam. No, co jest? Dobra, ja się oddalę, bo... Izabelek. Ten sam. O! I ten fajny. Też bardzo ładny. Uja! Ten w ogóle taki galaktyczny, no... Takiego konia w realu spotkać, to nie mówcie, że nie, ale na wszystkim by chyba wrażenie zrobił ten koń. Kurde, że kary w kropki białe. Wow. No 10 na 10. I ten też spoko. Ten nie spoko, ten też okej, siwy. O, tutaj mam Wilbera. O, ten ładny. Tu kolejny. O, to teraz w końcu gniada Hakamada. Ten też niczego sobie. Taki niby tarancik, ale trochę taki... Izabelek. Tu już się chyba będą powtarzać, chociaż... Chociaż... Kurde, a to co? Zebra? Czemu ten koń wygląda jak zebra? What? A może to muł jest? A może? A może to jest muł, bo zobaczcie na ogon. Albo zebro koń. Okej. Okay. Ciekawe, gdzie jest ten mój koń w kropki, w serduszka. O! A ten też ma serduszka? Nie, ten jest zwykły Cremello. W takim razie... Kurde, to już zaraz znowu noc będzie, to ja nie wiem, patrzcie w ogóle ile koni, nie? Haha. Co jest? A ile w ogóle nasikane? Full. Ten... Okej, okay. Dlaczego on ma żółtą grzywę? Dziwne. Dziwne, ale ciekawe zarazem, nie? Tu kolejny Cremello. O, tutaj ładny gniady. Tu też gniady. Tu już chyba się... Czy to jest niebieski koń? Nawet mamy niebieskiego konia w chmury. Okej. Okay. Brak pytań w takim razie. Ten taki zwykły gniadoszek. Tutaj też. No to już chyba nie będziemy mieć jakiejś takiej maści. O, te jeszcze są jakieś nowe. Kurde, ciekawe ile jest tych maści. Bo faktycznie niektóre się powtarzają. A po którymś razie nagle jest, wiecie. Jakaś nowa maść. O, na przykład ten, bardzo ładny. Ten też jest bardzo ładny. Ale chyba ten Cremello w serduszka wygrywa, nie? Tu też jest chyba Cremello, ale taki zwykły. Albo Perlino. Nie, Cremello bardziej. No dobra, no to już mi się chyba raczej tutaj powtarzają te maści. Także... Okej, okay, nice. Tak to wygląda, tak to się reprezentuje. Jestem bardzo ciekawa, jakie maści wam się podobają. Koniecznie napiszcie w komentarzu. No i mamy jakby mustangi z Dzikiej Doliny. Będzie można jeszcze z nimi coś pokombinować, na pewno. Poczekajcie, ja znajdę... Ale mi się teraz laguje. Teraz znajdźmy tą ładną klacz, czy to ogier był.
To będzie cięższe niż myślałam. Mogłam tego konia jakoś uwiązać, wiecie? O, czy to ten? Nie. No to przecież. O, jest, jest! Dobra. Jest, nice. Poczekaj, koniu. Jeszcze w ogóle czerwone oczy ma. To jakaś wersja walentynkowa. Ale bardzo ładny jest ten koń. Dobra, weźmiemy sobie tego kunia. Okiełznamy i spróbujemy wrócić do stajni. Co wy na to? O jacie. Mogłabym, wiecie, na łatwiznę iść i sobie tam konia zrespawnić, lazuryt wziąć i w ogóle i tą maść poszukać, ale to jest takie, wiecie, na łatwiznę, a przynajmniej się przejedziemy, zobaczymy. Tylko wiadomo, trzeba najpierw zajeździć tego konia. Jak na dzikim zachodzie. Zaraz nie wywali. O, git, nice. Dobra. Teraz tak, potrzebuję, co ja potrzebuję? Siodło, a weźmy sobie różowy sprzęt. O! Dobra, spójrzmy. Ej, bardzo ładny ten kunik. No to jedziemy. Poczekajcie, ja sobie na mapę w ogóle zobaczę. Aha. Teraz ja miałam jechać na północ, czy na. Nie, chyba wiecie co? Chyba na północ. No, szkurde. To był zły plan chyba na tym koniu jechać. Wiecie co, ja wam skrócę tą drogę, bo tu cały czas będziemy przez pustynię jechać. Aczkolwiek zrobię ten challenge i dojadę na koniu. Oczywiście tym do stajni, więc oczekujcie. I za chwilę widzimy się. No w sumie już teraz. O, już prawie jesteśmy na miejscu. Właśnie wjeżdżamy w naszą dżunglę. Oj, długo mi zajęło, tak chyba z 10 minut jechałam, nie? Z ręką na sercu, 10 minut jechałam normalnie przez tą pustynię. Naprawdę daleko chciałam pojechać, żeby wiecie. I zobaczcie w ogóle, jak wzrasta wszystko tutaj. Okej, dobra. O! Bo zaraz kurde będzie. No, jesteśmy. Dzień dobry, witam. Czekaj, czekaj, koniu. Nie no, nie no, spokojnie. O! Wstępem, wstępem już. No i fajnie, no i mamy nowego konika. Tym sposobem. Proszę bardzo. Ten sam, żeby nie było. I Hakamada, fajnie. Dajcie znać w komentarzu, jak nazwiemy sobie oto tego konika. W ogóle to jest ogier, serio? Ja nie mogę. Ja teraz patrzę, że to jest ogier. No nie! Dobrze! Czyli mamy ogiera! Ogier, tak, prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, okej? Serduszka, no po prostu taki bad boy to jest, okej, dobra. Więc w każdym bądź razie będziemy się żegnać w dzisiejszym odcinku. Taki szybki odcinek, ale dla osób, które na przykład chcą zobaczyć wszystkie maści, to myślę, że spoko. No i tu zabarkodałam w ogóle moje konie jeszcze wcześniej. O, no, 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 no. Ach! Ej, żeby. Nie, ja nie chciałam to! No to teraz mamy dwa. Ja nie mogę, dobra! Wiecie co, nie, o to mi chodziło. Ja chciałam zabarykadować. Kurde, a zrespawniłam tego samego. Tą samą maścią i co, też ogier? Aha! No to bez sensu! No to po co mi dwa ogiery, te same? Dobra, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczonka, trzymajcie się, cześć, pa pa.